Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj mamy dosyć fajną informację, dla Was bardzo fajną informację, dlatego że jest teraz u mnie 14 w środę i co ciekawe dostaliśmy nowy sklep. Tak, zmienił się sklep i nie tylko i teraz sobie omówimy co się pojawiło, bo są również nowe wyzwania, które mega opłaca się zrobić i tutaj właśnie sobie szybko to omówimy. Pokażę najpierw sklep i tutaj właśnie w połowie dnia zmienił nam się sklep i mamy Oro, na którego bardzo dużo osób czekało. I co właśnie ciekawe, mamy tutaj dwa style i możemy go sobie nabyć za 2000 V-dolców. I mamy również lotnię do niego. I teraz co ciekawe, mieliśmy również w lejkach, czyli w przeciekach ostatniego patcha, dodane questy tego Oro. I dużo osób po prostu myślało, że jak kupicie sobie Oro, to będziecie mieli questy z expem, jak i dodatkowymi właśnie bonusami typu chyba kill off i malowanie. No i teraz co ciekawe, Epic postanowiło dać nam malowanie za darmo, jak i tutaj chyba również kill off. I co ciekawe, mamy za darmo właśnie wyzwanka. I dlaczego warto zrobić te wyzwania? Otóż w tym odcinku wam powiem, dlaczego naprawdę warto przytryhardować teraz przez ten ekat 1 czy 2 dni, bo wyzwania są ciężkie. Tylko trzeba troszeczkę posiedzieć na grze. Także co musimy zrobić? Musimy sobie oczywiście wejść do gry, do karnetu bojowego. No i ja sobie tutaj pokażę właśnie z tej perspektywy, jak otworzymy to pierwsze mamy przebudzony Oro. No i tutaj mamy wyzwania czasowe, czyli 6 dni mamy na zrobienie tych wyzwań. To jest mega ważne, dlatego że jeśli nie zrobicie teraz, czyli w te 6 dni, to później prawdopodobnie już te wyzwania nie wrócą i nie będzie takiej możliwości. I dlaczego te wyzwania warto zrobić? Raz, jeśli ktoś nie ma na przykład zrobionego karnetu, to warto robić te wyzwania dla EXP. Dlaczego? Mamy wyzwania typu po prostu zagraj, zbierz medale, zadaj obrażenia, które są dosyć banalne i można je wykonać naprawdę w parę godzin i to tak na chillku. No i tutaj każdy level daje nam ponad, każdy quest, przepraszam na błąd, daje nam ponad jeden level. Łącznie dostajemy 400 tysięcy expa za 4 wyzwania, co daje nam 5 leveli, dlatego że od pierwszego do setnego levela tam około 80 tysięcy expa na level potrzebujemy. Także tu z tego mamy 5 leveli, a to jest bardzo dużo, bo to jest jeden tydzień wyzwań, ale co lepsze, mamy również właśnie nagrody. I tutaj taką nagrodą jest właśnie nekat malowanko i tutaj nie jestem pewny, czy dalej również nie ma kill-offa, ale nie mogę tego nigdzie chyba sprawdzić, dlatego nie będę mówił na pewno. Najwyżej wam w komentarzach po prostu potwierdzę później, jak się dowiem. Także ten odcinek głównie jest po to, żeby powiedzieć wam właśnie, że macie nowe wyzwanka i że właśnie warto je zrobić, bo wiem, że nie każdy wchodzi na grę codziennie i po prostu może o tym nie wiedzieć, a no nie warto przegapić takiej okazji, że dają nam darmowe malowanie i masę expa. Tutaj również przypomnę, że jeśli macie jakieś pytania czy coś, to śmiało piszcie w komentarzach, a ja postaram się pomóc. Tutaj myślę, że żadnego questa nie trzeba raczej omawiać. Chyba że jaki byście chcieli, to śmiało napiszcie w komentarzach, to ja zaraz nagram filmik. No i tutaj też taka uwaga do Was, że jeśli chcecie jakoś może docenić moją pracę czy coś związaną z Fortnite'em, czyli ten kanał, użyjcie kodu SAYCAMSTER, jeśli kupujecie coś w sklepie, na przykład Oro, będę mega wdzięczny, dlatego że wspieracie kanał w taki sposób, a również możecie zostawić suba, łapkę w górę i w razie pytań piszcie w komentarzach. Ja nie będę już przedłużał, bo nie ma sensu. Myślę, że powiedziałem wszystko tutaj, głównie mimo wszystko nagrałem ten odcinek po to, żeby powiedzieć wam, że są te wyzwania, no żebyście po prostu nie przegapili, bo są one czasowe, także warto po prostu je zrobić teraz, no wiadomo. Spoko sprawa, fajnie, że Fortnite coś dał nam w tym czasie. Także naprawdę fajna inicjatywa z ich strony. Także ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Dajcie znać, czy się właśnie filmik przydał, dlatego że będę wiedział, czy nagrywać takie filmy częściej, czy może po prostu ich nie nagrywać. Także ja z góry dziękuję. No ja już się przedłużam. Powodzenia w wyzwankach. Trzymajcie się do następnego. Yo!